Jesteśmy tutaj po to, żeby wam ogłosić dobrą nowinę, ratunek dla waszego życia tak naprawdę. Bo wielokrotnie każdy człowiek ma własną koncepcję na swoje życie i rozwiązanie do swojego życia, na wszelkie problemy. Ale rozwiązaniem do życia każdego człowieka jest Jezus Chrystus. On zapłacił za wszystkie wasze grzechy i nie ma nic wspólnego z religią. Ten Jezus zapłacił za każdego. Bez względu na religię, bez względu na rasę, bez względu na pochodzenie, kulturę, tradycję. Bez względu na to, co masz w głowie, bez względu na to, w jaki sposób zgrzeszyłeś, w jaki sposób żyłeś. Słowo Boże mówi, Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, każdy zgrzeszył. I brak im chwały Bożej, nie ma wymówki przed Bogiem. Jeśli uwierzysz w Jezusa dzisiaj, jak ja, kilka lat do tyłu, zostaniesz zbawiony. Ja, kilka lat do tyłu moje życie zostało zweryfikowane. Miałem nieszczęśliwe małżeństwo, urodziła mi się chora córka. Zacząłem szukać Boga. Dotarło do mnie, że tak naprawdę żyję bez Niego. Więc zacząłem Go szukać, zacząłem czytać Biblię. Przeczytam Biblię, zobaczę, o co chodzi w tym wszechświecie, jakimi prawami. To jeśli tam znajdę jakąś prawdę, to się jej uczepię. I okazało się, że znalazłem. Ta prawda to Jezus. On powiedział, że jestem prawda, droga i życie. I nikt nie przechodzi do Ojca inaczej tylko przeze mnie, on powiedział. Jest jedyną drogą do Boga. Drogą do Boga nie może być sakrament, drogą do Boga nie może być różaniec. Jedyną drogą do Boga jest Jezus. On nie mieszka w kościołach, on nie mieszka w figurce ani w obrazku. Jak już chodziłem z obrazkiem, myślałem, że to jest Bóg, a to jest ściema. Bóg jest prawdziwy, realny i objawił się przez Jezusa. I ty możesz dzisiaj zostać przez Niego uratowany przed piekłem wiecznym. Ponieważ każdy zgrzeszył, każdy człowiek zgrzeszył i każdy zasługuje na potępienie, ale ratunek jest w Jezusie i dlatego On szedł na ziemię, żeby uratować ludzkość. Bóg stał się człowiekiem i szedł na ziemię jako Jezus Chrystus. I On uzdrawiał, wypędzał demony, wstrzymał z martwych. Na końcu poszedł na krzyż za ciebie, za wszystkie twoje grzechy. Abyś mógł zostać zbawiony, uratowany na wieki. Jeśli uwierzysz w tę informację, narodzisz się na nowo, a wieczór spędzisz z Bogiem w niebie. Nie ma żadnego czystca, nie ma żadnej reinkarnacji. Jezus jest jedyną drogą do Ojca. I możesz dzisiaj zostać uratowany, tak jak ja. My tutaj głosimy to słowo, żebyście mogli poznać Boga. Żebyście mogli zostać uratowani. Ponieważ każdy człowiek potrzebuje Jezusa. Jezus z hebrajskiego znaczy się Jeszua. Bóg zbawia, Bóg ratuje. Bóg jest ratownikiem dla ciebie. Możesz zostać dzisiaj uratowany. Wystarczy, że uwierzysz, że zrezygnujesz ze swojej własnej, ze swojego własnego ego. Spokutujesz się, odwrócisz się od grzechu. Po pierwsze uwierz w to, że Bóg jest miłością i On już wszystko zrobił. Żebyś ty mógł zostać zbawiony, żebyś mógł zostać uratowany, bo sam nie jesteś w stanie się zbawić. Ja myślałem, że jestem dobrym człowiekiem i bo nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, no to może po śmierci pójdę do nieba. Ale to nie o to chodzi. To nie porusza się Bóg w kategoriach dobra i zła, ale w kategoriach życia i śmierci. I pytanie, czy ty jesteś żywy. Jeśli uznałeś życie, uznałeś, że Jezus jest swoim Panem, uznałeś, uwierzyłeś w Ewangelię, to stałeś się żywy. Jeśli nie uwierzyłeś do tej pory, że Chrystus Jezus jest Mesjaszem, że jest Twoim Panem Zbawicielem, to jesteś martwy. Ale dzisiaj możesz wybrać życie. Ten Jezus wziął wszystkie choroby na krzyż. Słowo Boże mówi w Księdze Izajasza, że Jego ranami, Jego sińcami jesteśmy uzdrowieni. I wziął wszelki grzech na krzyż, żebyś mógł zostać odratowany od wiecznej śmierci. Od wiecznej śmierci, która niszczy cię powoli tutaj na tej ziemi oraz będzie cię dojeżdżać na wieki w piekle. Ale dzisiaj możesz mieć już życie. Możesz dzisiaj narodzić się na nowo. Dzisiaj możesz się narodzić na nowo. Porozmawiaj z tą panią. Ja teraz głoszę. Dzisiaj możesz się narodzić na nowo, człowieku. To jest słowo do ciebie. Jeśli porusza cię to, co teraz mówię, to powiedz do Jezusa względem tego, co mówi 10 rozdział listu do Rzymian, 9 werset. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem i w sercu swoim wierzysz, że wstał z martwych, zbawiony będziesz. Możesz zostać się zbawiony. Zawołaj do Jezusa
Powiedz: Jezus, ja Cię nie znam, ale chcę Cię poznać. Chcę, żebyś zamieszkał w moim sercu. Ja wierzę w to, że stałeś z martwych. Ja wierzę w to, że zapłaciłeś za moje grzechy. Ja chcę, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. I staniesz się prawdziwym dzieckiem Bożym. Staniesz się zbawiony. A po śmierci na pewno pójdziesz do nieba. Bo Jezus powiedział, że każdy, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Wybierz dzisiaj Jezusa. Amen.